Omówienie tworzywa TPO, czyli termoplastyczny elastomer olefinowy. Tutaj musimy parę słów wyjaśnić na temat tego tworzywa, ponieważ jest dość duże zamieszanie z nim. Generalnie TPO to jest tworzywo, które bliżej, czyli wychodzi z połączenia epedemu i PP. Nie PP epedemu, tylko epedemu z polipropylenem. Jednak, to jest w teorii, jednak w praktyce wygląda to troszkę inaczej, ponieważ TPO, które można znaleźć w częściach, zwłaszcza motoryzacyjnych, jest to troszkę inne tworzywo, które ma bardzo dużo innych dodatków i domieszek. I tutaj elementy z TPO można bardzo łatwo, znaczy łatwo, elastycznością porównywać do takich tworzyw także jak TPE. I tutaj mówimy o tworzywach, które często są niespawalne standardową metodą, czyli spoiwem. Czyli mimo, że będziemy mieć spoiwo TPO, które tutaj produkujemy, to jest 50-50% szans, że jest to element spawalny z bardzo prostego względu. Przemysł samochodowy do tego tworzywa dodaje bardzo różnych innych domieszek, które nie są uwzględniane i dlatego często trzeba używać na zasadzie wgrzania po prostu żelazkiem, czyli naszym hot ironem, po to, żeby ten element się trzymał, no, lub zostaje to klejenie. Ale wróćmy do omówienia tego tworzywa. Najczęściej występuje w różnego rodzaju zderzakach. Bardzo często tak jest oznaczane zderzaki samochodów ze Stanów. Elementy nadkoli, listew bocznych oraz inne elementy w samochodach, które są po prostu elastyczne, gdzie trzymając je myślimy, że to jest jakaś taka półelastyczna, półtwarda guma. W elementach przemysłowych jest także stosowany w różnego rodzaju takich listwach odbojnikowych, ale generalnie jest to bardzo rzadko stosowane tworzywo w przemyśle, bardzo mocno ukierunkowane. Także tutaj pamiętajcie o tym, żeby najpierw sprawdzić, czy samo spoiwo się czy samym spoiwem zespawamy element, czy będzie trzeba po prostu użyć hot irona i wtedy także nie ma żadnego problemu. Opakowania 100 g, pół kilo, kilogram. Kolor zawsze czarny. Kształt pasek 8 mm, trójkąt 3,5 mm. Jak widzicie, oczywiście wykonujemy inne kolory i kształty pod zamówienie. Pamiętajcie, aby wybierać spoiwa najwyższej jakości, z czystego granulatu, tak by w trakcie i po spawaniu nie mieć problemów z naprawianą częścią. Dlatego przygotowaliśmy specjalną tabelkę z oznaczeniem spoiw i ich zastosowaniem. Pod filmem znajdziesz link do pobrania.